Dosyć nietypowe spędzanie popołudnia wtorkowego. Bardzo typowe. Bardzo typowe to chyba co po niektóre mieszkańcom Gliwic. W naszej sytuacji jest to bardzo typowe. Chcemy zaistnieć w świadomości Polski, jak i również regionu śląskiego, że naprawdę krzywda nam się dzieje. Nie pod tym względem, że nas biją, tylko że nam likwidują miejsca pracy. A te miejsca pracy są tu, na Makoszowach, w Bytomiu, w Rudzie Śląskiej. Także to są praktycznie nasi koledzy, górnicy, którzy tracą te miejsca pracy. A w szczególności my tutaj reprezentujemy grupę zakładu przeróbczego, pracowników powierzchni, nie dołowych, które dołowcy mają praktycznie, jeżeli by do tego doszło, a do tego nie chcemy doprowadzić i nie doprowadzimy, praktycznie mają zabezpieczone przejście na jakąś inną kopalnię. Natomiast my, przeróbkarze i administracja, nie mamy nic. Także dziękuję bardzo. Nie boi się pan z dzieckiem na taką demonstrację przyjść? A jakie mam wyjście? Inaczej można pokazać, że mogą utrzymywać rodziny, dziecko, a pracuję niecałe 4 lata i prawdopodobnie tacy pracownicy jak my z krótkim terminowym stażem zostaniemy zwolnieni, bo mała szansa, inne kopalnie nie są z gumy, co nam proponują, że przyjdziemy na inne kopalnie, ale one są z gumy, nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkich, więc to nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy znaleźli pracę. Wylądujemy na bruku, a jeżeli wylądujemy na bruku, tutaj nie ma innych zakładów pracy, bo tyle tysięcy ludzi, gdzie znajdzie pracę? Więc muszę jakoś pokazywać, nie wyjeżdżam, strajkuję na dole, nie wyjeżdżam, dzisiaj wyjechałem, żeby pokazać się tutaj z rodziną, zaprotestować przeciwko temu, co rząd zaproponował, bo mam na utrzymaniu rodzinę, małego, narzeczoną, jak mamy dalej żyć, za co mamy opłacić mieszkania, to po prostu wzrośnie przestępczość, no bo jeden drugiego będzie okradał, no bo tak będzie patologia, do innej sytuacji nie ma, nie będzie wyjścia, a pracę, jak pani Kopacz powiedziała, znajdziemy, tak, w Norwegii może, nie wiem, za granicą, w Holandii, Polacy też tam już nie chcą Polaków, bo jest za dużo. Nie wiem, czy znajdziemy pracę, więc boję się, ale co mam innego wyjścia nie ma. Jeżeli będzie trzeba, pojedziemy do Warszawy, ale bez rodziny. Będziemy sami górnicy i tam będziemy walczyć o swoje i to będzie ostateczność. Tak, my protestujemy razem, ponieważ my jesteśmy w tej gorszej sytuacji może od niektórych innych osób, że niestety, ale obydwoje pracujemy na tej kopalni. Ja od 26 lat, mąż od 30 dokładnie. I w tym momencie, jeśli ta kopalnia ulegnie likwidacji, to grozi nam po prostu, nie wiem, bezrobocie, szukanie po śmietnikach, nie wiem co jeszcze. Jaki jest rynek pracy tu w Gliwicach i w Zabrzu, to ja doskonale wiem, bo mamy córkę na utrzymaniu, która od 4 lat szuka pracy i nic jeszcze takiego sensownego na dobrą sprawę nie znalazła. W każdym razie czepia się różnych prac i niestety jeszcze umowy o pracę nie dostała. Więc kto przyjmie takie kobiety jak ja, czy jeszcze starsze po 50? Mówi się, że pracownicy administracji to są w lepszej sytuacji, bo oni szybciej znajdą pracę. Ja myślę, że ktoś się tu bardzo pomylił i nie wiem, może w Warszawie tam czekają jakieś etaty, to może tam chętnie się przeprowadzimy. Poza tym obiecuje się nam co? 3,6 miesięcznego wynagrodzenia. Co jest w naszym przypadku bardzo skromnie, bo może z 5000 to jest, my nie zarabiamy dużo. To tak jak wczoraj pokazywali chłopcy na tych Brzeszczach, że zarabiają na dole młodzi pracownicy 1800, 2400, to są ich zarobki, jak przepracują jakieś świąteczne. W tym roku, nie chwaląc się, otrzymałem odznaczenie za 35 lat pracy na naszej kopalni. Zasłużony dla górnictwa otrzymałem również w tym roku. Także czuję się wspaniale z tym wszystkim. Ktoś mnie wreszcie docenił, ale powiem to, że moi rodzice, mama, tato, brat, mój syn pod ziemią teraz jest tak samo i wszyscy oczekujemy lepszego jutra. No i znam szczegóły, nie chciałbym w tym momencie poruszać, bo nie czas i pora na takie rzeczy. Ja wczoraj udzieliłem wywiadu, co się dzieje z naszym węglem, bo mamy zasoby węgla na powierzchni, bo akurat jestem przeróbkarzem i wiem, że jest 60 tysięcy węgla na dole, przepraszam, na powierzchni i tym się nikt nie interesuje w ogóle. To po prostu są jakieś zagrywki gdzieś odgórnie zrobione, że po prostu no, chcą nas wyeliminować po prostu z szeregu. No i tyle. No.